Wyspa wiecznej wiosny ma wszystko. Czarne plaże, mgliste lasy deszczowe. Szlaki wzdłuż lewat doprowadzą cię do krystalicznie czystych strumieni, wpadających wprost do morza. Monumentalne klify i niepowtarzalne widoki z najwyższych wulkanicznych szczytów. Nie przedłużając, jesteś na kanale Wibracje Szlaku, a to jest top 10 atrakcji z Madery. Dolina Zakonnic. Nans Valley to mała wioska położona w kraterze wygasłego wulkanu, w której zachował się XVI-wieczny klasztor Santa Clara. W klasztorze tym przed wiekami chroniły się zakonnice przed piratami przybywającymi z Funchal. Naturalne baseny Porto Moniz. Baseny ze słoną wodą utworzone w formacjach lawy nad oceanem. Są napełnione w naturalny sposób, dzięki hojnym przypływom oceanu i falom, które wpadają do nich w dni wzburzonego morza. Woda w basenach jest absolutnie nieskazitelna, a średnia roczna temperatura wody wynosi od 20 do 21 stopni Celsjusza. Przyjemnie i orzeźwiająco. Ogród botaniczny Funchal powstały w 1960 roku na wzgórzach Monte. Zajmuje powierzchnię około 8 hektarów, a dzięki ciepłemu mikroklimatowi posiada zróżnicowaną kolekcję gatunków botanicznych z całego świata. Część z nich jest zagrożona wyginięciem. W centrum ogrodów znajduje się pałac, w którym umieszczone jest muzeum. Funchal, stolica Wyspy Wiecznej Wiosny. Funchal jest wyjątkowy, z jego krzywymi uliczkami, które schodzą w dół zbocza góry, tuż przed błękitnym morzem. Posiada niewielką plażę, na której powstało molo z latarnią morską. Na zachodzie miasta powstał port. Wschodnia część miasta natomiast jest strzeżona XVI-wiecznym fortem Santiago. Ten zapierający dech w piersiach krajobraz urzekł turystów z całego świata. Na wyspie jest uprawiane ponad 10 rodzajów bananów i wiele odmian marakui – pomarańczowa, cytrynowa, bananowa. Wszystkie te można nabyć na rynku właśnie w Funchal. Warto również zagłębić się w uliczki Starego Miasta, gdzie można trafić na kulinarne perełki lokalnej kuchni. Wizytę w Funchal zakończ korzystając z kolejki linowej, której górna stacja znajduje się tuż pod bramą ogrodu botanicznego. Zjazd saniami Tobogan. Zjazd w tradycyjnych saniach koszykowych, które pochodzą z początku XIX wieku. Początkowo były używane jako środek transportu przez lokalnych mieszkańców, którzy chcieli szybko podróżować z wioski Monte do miasta Funchal. Tobogany są prowadzone przez dwóch biegaczy ubranych na biało i noszących typowe kapelusze. Trasa zjazdu przebiega przez malowniczą okolicę, a ekscytująca jazda z prędkością do 30 km na godzinę jest gwarantowana. Mgliste lasy laurowe. Funchal jest szczególnie wilgotnym lasem laurowym, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obszar Funchal to jeden z największych lasów laurowych Madery. Stąd miejsce to jest zwane magicznym lasem. Ze względu na subtropikalny klimat wyspy, las jest bardzo często pogrążony we mgle. Wodospad Seychelles. Można ją podziwiać z tarasu widokowego Miradouro Veu de Aenoiva lub jeszcze lepiej wypuścić drona na zwiady.
Lewada 25 fontan. Każda lewada na Maderze zapewnia inne wrażenia ze szlaku. Dlatego na kanale pojawi się specjalny odcinek o 5 najciekawszych lewadach na Maderze. Zapraszamy do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, aby nie przegapić tego odcinka. Tymczasem lewada 25 fontan jest najpopularniejszą lewadą na wyspie. Jeśli chcesz uniknąć tłumów, rozpocznij wcześniej. Gigantyczny wodospad Risco można oglądać z punktu widokowego wzdłuż trasy. Lewada wpada do basenu, w którym miłośnicy pieszych wędrówek mogą zażyć orzeźwiającej kąpieli. Całkowity dystans szlaku turystycznego lewady 25 fontan wynosi łącznie 11 km, tam i z powrotem. Można trasę urozmaicić, podążając dalej, co jeszcze bardziej umacnia tę wędrówkę jako jedną z najlepszych na Maderze. Więcej o tej trasie znajdziesz na naszym kanale. Pico Ruvio to najwyższy punkt Madery, 1862 metry nad poziomem morza. Dzięki panoramicznym widokom na okoliczne pasma górskie stał się popularnym kierunkiem zarówno na wschody, jak i zachody słońca. Pogoda na Pico Ruvio zmienną jest. Odpowiednie buty i odzież są koniecznością. Pico do Areiro, nasz absolutnie numer 1 Madery, wulkaniczny szczyt o wysokości 1818 metrów, jest trzecim najwyższym szczytem Madery. Nieodłączną atrakcją Pico do Areiro jest ścieżka biegnąca na północ, w kierunku Pico Ruvio. Przy odrobinie szczęścia w pogodny dzień doświadczymy zapierających dech w piersiach widoków na okoliczne szczyty i chmury przepływające poniżej. O wszystkich tych niesamowitych miejscach zrobiliśmy obszerniejszy materiał dostępny na naszym kanale. Link znajduje się w opisie. Czym byłby top 10 bez numeru 11? Czas na film bonusowy dla wytrwałych. Półwysep Świętego Wawrzyńca, czyli Ponta de San Lorenzo, jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią wyspy. Zapewnia spektakularne widoki na okoliczne klify. Klify Cabo Girao i Skywalk, taras zawieszony na wysokości 580 metrów nad poziomem morza. Wodospad Dos Anjos, gdzie strumienie wody spadają wprost na drogę. Jeśli masz ochotę na orzeźwiający prysznic, to jest najlepsze miejsce do tego celu na wyspie. Dziękujemy za wspólną wizytę na Maderze. Zapraszamy do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień. Do zobaczenia w kolejnym filmie.